Minął ten rok, wziąłeś praktycznie z marszu walkę ze spadą, musiałeś, prawda? Nie miałeś chyba wyjścia. Świat o tobie zapomniał, była to duża szansa. Tak naprawdę, dokładnie. No, tak jak mówię, zostałem bardzo skrytykowany u nas w Polsce, że właśnie, no, że w ogóle nie podjąłem walki i tak dalej. No, dla mnie to było wyzwanie. No, ja życzę każdemu, naprawdę. Ktoś, kto by w 2-3 tygodnie zrobił taki kawał roboty, naprawdę. Ja uważam, że z takim zawodnikiem jak Spada nawet 12 rund boksując i nie dając się poobijać, no mówię, no jeszcze bym miał 3 tygodnie, no to ta walka by mogła, albo chociażby 2 miesiące wcześniej ona wyskoczyła, gdzie byłem naprawdę na sparingach, byłem w fajnej formie. Później tak jakbym schodził z tej formy i akurat dostałem telefon, proszę, czy... Jeszcze, no głupi bym był, jakbym nie zgodził się, gdzie żyję w próżni, jedna wielka niewiadoma, jedna recepta na życie i to są sparingi w Niemczech. Tutaj coś zacząłem budować, myśleć o klubie i sobie pomału grzebać, robić coś i spełniać jakieś swoje realne rzeczy. To no, naprawdę bym był idiotą, jakbym z tego nie skorzystał, prawda? A tak naprawdę jakby... Myślę, że na dzisiejszą chwilę, jakbym dostał odpowiedni okres czasu na przygotowania, a poza tym obu spady by chyba już nie zaryzykował, żeby ze mną zrobić rewanż. No, mało prawdopodobne, nie wierzę w to. No, jakby, nie mają powodu. No nie mają, no to raz, no ja dalej jestem w próżni. No, jak bez promotora, no to co tutaj zrobić? Aczkolwiek mam jakieś myśli, wielu ludzi, kibiców, bardzo zaprzyjaźnionych, chcą jakoś mnie widzieć. No samo to, że jak nie masz promotora, to jak ci kibice mają odbierać, jak cię nigdzie w telewizji nie widzą. Sąsiedzi mnie zaczepiają, co znają mnie, widzą po prostu. Kto... No ale no, nikt cię nie widzi, no to jak cię zobaczy? No, nawet wy jako redakcja też, no o czym pisać? Jak mam już nic nie robi, nigdzie się nie pokazuje. Każdy tylko tak z jednej strony ode mnie wymaga, ale no... To nie, to jakby to ode mnie zależało, ja bym chciał walczyć co 2 miesiące, mieć przygotowanie normalnie, nawet bym sobie już coś na swoim doświadczeniu, swoim sprytem, swoją myślą się przygotował do tego odpowiednio, ale no to gdzie, co, jak, no fajnie, no jakby to było takie proste, słuchaj, ja cię wyzywam do pojedynku, wyjdę do ringu, to pięknie, no to kurde, no czy to jest problem walczyć z tej najwyższej półki, to jest wiadomo, boks jest biznesem, no to jest ochrona, to jest pieniądz, który naprowadza i tym sportem rządzi. No. Ale teoretycznie walka ze Spadą może być furtką dla ciebie. Na pewno nie pokazałeś tam swojej optymalnej formy i ktoś nie znający Mariusza Centrowskiego mógłby wyciągnąć chyba złe wnioski, bo na pewno stać się na więcej niż w tej walce. No, zgadza się. Może ktoś jeszcze zadzwoni do ciebie, ktoś podobny do Spady i wtedy... Dlatego teraz staram się mieć większej gotowości bojowej, tym się podkręcam. No, myślałem, że moja też zaczyna jakąś tam drobną współpracę z Tomkiem Babilońskim, ale to jak się szybko zaczęło, tak się szybko skończyło. No, jest po prostu, no raz wystąpiłem i... Nie, no, nie. Liczysz na kolejne propozycje. Liczę na kolejne propozycje, może na akurat Tomka, no nie wiem, czy to jest mój szczyt marzeń, żebym boksował ze Słowakiem, czy z zawodnikiem, który 2000, no to za dobry zawodnik też kosztuje, no nie ma co ukrywać. No a co mi tak da po raz kolejny jakaś walka, wiadomo, fajnie by było z 2 walki na przetarcie uzyskać, przygotowywać się za pół roku, mieć cel jakiś mocniejszy, 12-rundowy, porządnego przeciwnika, ale wiadomo, do tego trzeba etapowo podejść, że mam 2 walki na przetarcie, adoptuję się w tym, znowu tym żyję, podstosowuję pod to życie, wprowadzam sobie reżim, wierzę w to, że taka walka mnie spotka i proszę, bum, wtedy proszę bardzo, nie każdy mnie oceni i wtedy będzie widać, co tak naprawdę ktoś sobą reprezentuje, a nie, że z bomby dostajesz coś i nagle, bum, nagle sobie przypominają, że się 8 lat temu kłóciłeś z trenerem w narożniku na olimpiadzie. A jak nie było, to by słychać nic, nigdzie nie boksowałeś, tak każdemu tak jakby to pasowało. No. To jest po prostu no, zwariowane, no, ale no mówię, no na pewno jakbym miał taki los, a myślę, że coś, no będę bardziej w gotowości bojowej i bardziej nawet myślał, żeby występować, a jak nie z propozycji czyjejś, to nawet może sam siebie trochę próbował, takie mam jakieś bynajmniej najbliższe plany.
tym sensie, żeby gdzieś boksować, to Wrocław, Dolny Śląsk jest chętny i chce sportu walki. Ja się wywodzę ze sportu walki. Zaczynam od karate, od kickboxingu. Do boksu trafiłem niby chwilowo, żeby sobie ręce podszkolić, ale to tak mi weszło do krwi, że do dzisiaj jestem walczny. I to już mi zostanie do końca życia. No nie poradzę nic na to. No bez tego no mogę chwilę być, ale dalej cały czas to już jest naprawdę jak narkotyk. To bez tego już komuś, ktoś kto większą połowę życia, wiesz, zęby na tym zjadł, to już jest no pogrzebane w tym. I to nieraz jest zbyt ciężkie, ale no nic już nie poradzę. Jest uzależniony od boksu. No jestem skazany na tą dyscyplinę, aczkolwiek ona jest tak piękna i mimo wszystko, gdzie już prowadzę tutaj w własnym klubie, udało mi się otworzyć, zrealizować, patrząc jak przekładam pewną swoją jakąś wiedzę i ludziom na zajęciach, gdzie oni po prostu są w to zaangażowani, to naprawdę jest miło, przyjemne. A już teraz coraz więcej mam spotkań z dziećmi i mam jakieś takie jeszcze wkryty, że po prostu nawet tą wiedzę, którą zdobyłem po przejściu, jeszcze na pewno zdobędę, bo nikt się boksu nie nauczył od A do Z. Nie ma takiego człowieka, kto by umiał boks od alfa i omega, bo ten sport jest tak piękny, że człowiek jego się uczy całe życie i się nie jest w stanie nauczyć. I to jest właśnie w tym sporcie, w tym boksie takie nakręcające do życia i bycia w tym. No i tyle, no zobaczymy jeszcze, bo tak mówię, no w dzieciach jeszcze mam jakieś plany, marzenia niegasne. Ale sportowe marzenia dalej są. Oczywiście, że tak, no wspomniałeś, że mój wiek taki mógłby, właśnie, że nie, no naprawdę teraz się czuję, że fizycznie jestem naprawdę odpowiedni, stałem się prawie mężczyzną, psychicznie umie sobie poradzić z pewnymi rzeczami, odizolować się. No wiesz, no wokół mnie zawsze był jakiś tam zamęt. Zawsze mówi się, że jestem trudnym zawodnikiem, trudną postacią, trudną osobą. Ale no wiesz, no jak się ktoś upomina o coś, to już jest trudne. No tak jak wspomniałem, najlepiej jakby bokser był ministrantem. No nie, no akurat to mnie też jakoś wywnioskowałem, nauczyłem się już sam, jak mniej więcej z pewnymi rzeczami postąpić, że jednak lepiej ugryźć się w palec, zacisnąć zęby, no i do końca nie mówić prawdy ludziom rzeczy, które prawdziwe, bo tak naprawdę prawdy chyba do końca się tak nie odkrywa. Nie lubi słuchać, no. Lepiej po prostu przemilczeć pewne rzeczy, niż po prostu mówić, jaka jest rzeczywistość.